Pomysłodawcą jakby tego całego projektu był oczywiście Piotr, który od dawna, bo już w 2005 roku, wtedy wpadł na pomysł, żebyśmy nagrali Asfaltowe Łąki, kawałek z lat 70. właśnie grupy ABC. No i tak jakoś to wyszło i postanowiliśmy, że na 25-lecie nie będziemy robili jakby The Best Of, czyli najlepszych kawałków grupy Demono, tylko jakby złożymy hołd twórcom z lat właśnie 60. i 70., którzy wbrew pozorom kształtowali nasze muzyczne, naszą muzyczną wyobraźnię i dlatego chcieliśmy złożyć im hołd. I ta płyta jest takim hołdem z naszej strony. No tutaj właśnie trochę Andrzej moje znaczenie przy powstawaniu tej płyty trochę przecenił, ponieważ jakby to, że płyta będzie miała charakter reggae, to jest zasługa Tomka, bo to jego pomysł, żeby te piosenki przearanżować i zrobić w tych takich bardziej tanecznych, słonecznych rytmach. Jest to też troszkę taki naturalny ukłon w stronę Andrzeja, który przecież zanim graliśmy w zespole Demono, śpiewał w zespole Dub, w związku z tym tworzył ten rynek reggae w Polsce już w latach 80. I myślę, że to jest takie fajne połączenie tych kilku elementów, czyli z jednej strony piosenki, które częściowo pamiętamy z dzieciństwa, oczywiście nie wszystkie, ale wiele z nich pamiętamy i one były z jednej strony inspiracją, z drugiej strony ta nasza działalność była trochę w opozycji do tego, co powstawało, bo to jest naturalne. Natomiast myślę, że no nagranie takiej piosenki The Best Of ze starymi numerami, zaproszenie gości, to jest dosyć banalne rozwiązanie i stwierdziliśmy, że taka ucieczka właśnie do przodu w postaci totalnie nowych brzmień, bo bardzo istotnym elementem jest to, że produkcyjnie zajęli się młodzi ludzie, czyli Piotrek Mastapę Zabrocki i Sebastian Skalski, to też jest jak gdyby taki ukłon do tego trzeciego, najmłodszego pokolenia, które z nami przy tej płycie pracowało. Część z tych piosenek to są piosenki ze starych winyli, które jeszcze do dzisiaj mam. I one po prostu gdzieś w mojej płytotece od tych 70-tych, 80-tych lat były. I to jest taki miszmasz trochę, bo z jednej strony są tu piosenki bardzo znane. Myślę, że znane do dzisiaj, czyli Choć pomaluj mój świat, Wspomnienie, czy Niedziela będzie dla nas. Są też piosenki, które myślę będą takim trochę odkryciem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie są w stanie jak gdyby pamiętać absolutnie tamtych czasów, bo jeszcze się wtedy nie urodzili. Lub mają za krótką pamięć. To są piosenki typu Wzejdę polnym makiem, Nie stać się rajskich jabłoni. To są takie piosenki, które myślę, że są też takim fajnym elementem, że ta historia, z której my czerpiemy, zespoły dzisiaj grające nie biorą się znikąd. One mają swój background, mają swoją historię, swoje korzenie i to są właśnie te korzenie polskiej muzyki rozrywkowej. Myślę, że warto do nich sięgać i je po prostu poznać.